Siemano wszystkim, słuchajcie, witam was bardzo po bardzo długiej przerwie. Trochę mnie nie było na YouTubie, ale już wracam i wracam z masą filmów. Będą regularne filmy, a słuchajcie, mamy grudzień, zimno, zobaczcie, luz za mną po mrozach. A dzisiaj przyjechałem do specjalnego gościa Rafała i zrobimy, co zrobimy, Rafał? Cześć Radku, dzisiaj przeprowadzimy kontrolowany rozród suma afrykańskiego. Tak, czyli no będzie ciekawie, pokażemy wam wszystko, wycieranie, łączenie ikry z nasieniem, później... Zapłodnienie, odklejanie. Tak, wszystko. Wszystko wylęk, dzisiaj u Radka. Wylęk potem będzie w kolejnym odcinku, w następnym jeszcze będzie wylęk żerujący, także... Jeszcze jedno, zapomniałem. Dobra. Rafał Sztobnicki, ichtiolog z 30-letnim doświadczeniem. Witajcie. Tak. 27. No, troszkę się pomyliłem o 3 lata. Czyli Rafał tyle w zawodzie, Boże, co ja mam lat, nie? Jest. No, także co? Oglądajcie, jak wygląda Tarło Suma. Lajkujcie. Tak, łapeczki do góry i lecimy z tematem. Pokażemy wam cały proces, od początku do końca. Słuchajcie, teraz pokażę wam tarlaki, w których będziemy pozyskiwali ikrę. Pływają sobie tutaj, zobacz, piękna, czysta woda. Mamy tutaj nasze tarlaki. No i za chwilę zaczniemy proces tarła. Pokażemy wam wszystko, jak to dokładnie wygląda. Tarnice silne, chętne. Chłopaki teraz je przygotowują do tarła. To Rafał, musimy wytrzeć do sucha, tak? Tak, powłoki brzuszne muszą być suche. Sprzęt cały, również miski. Do momentu zapłodnienia nie powinna mieć ikra kontaktu z wodą, bo zamyka się mikropyle i niestety nic z tego nie będzie. Dobra, mamy samicę. Zobaczcie, jaka jest gruba, nie? Zobaczcie. Marcin tutaj naciska. I leci nam pięknie ikra. To co, tak szacunkowo z kilogramowej samicy, ile mamy około ziaranek? Płodność jest w granicach 15-20% w stosunku do masy ciała, tak? Aha, ta samica ma 3,5 kg. Mhm. Powinniśmy uzyskać w granicach 500 do 750 gram ikry. To super. Oczywiście nigdy nie jest tak, że wyciera się do końca, więc... Mhm. Więc... Ta końcówka zostaje, tak? Ikra jest taka, no taka ciemna, powiedziałbym taka, kurczę, zielono-oliwkowa, dokładnie. No, nie jak u szczupaka jest to pomarańczowe. Zobaczcie, jest taka, wydaje mi się, że troszkę gęściejsza przy samym wyciskaniu, nie? Bardzo do szczupaka. Silną kleistość ma. Aha, silną kleistość. Tak. Dobra, najpierw mamy dwie samice. W dniu dzisiejszym wycieramy dwie samice. Samce są gotowe? Samce gotowe, no dobra. Wszystko jest już gotowe, baseny też są gotowe. Woda ciepła stosunkowo. To co, ile mamy wodę, Rafał? Woda ma w tej chwili 25,5 stopnia. 25,5 stopnia, no także no ciepła woda. Woda ciepła. Dobra, myślę, że starczy. No mamy, zobaczcie. Z jednej samicy dostaliśmy tyle ikry. Jest taka gęsta, kurde, jak taki żabi skrzek mi się to skojarzy. No dokładnie, tak no. Można przyjąć. No pięknie. I stosunkowo małe ziarenka też są, co? Ikry. W granicach 300 tysięcy ziaren w litrze, także... 300 tysięcy w litrze, no to... Jest naprawdę, naprawdę dużo. Zobaczcie, Rafał teraz zakrywa. Tak, zakrywa wszystko. Na wszelki wypadek, żeby żadna kropelka wody się nie dostała do ikry. W tym momencie te jajeczka sobie czekają, tak? Nic się z nimi nie dzieje. Do momentu, gdy nie będzie kontaktu z wodą, one się nie otwierają. Nie. Nic się nie dzieje, po prostu są pozyskane i tyle. Dopiero po wymieszaniu z mleczem i mamy dodaniu wody rozpoczną się wszelkie kolejne procesy.
Czyli mamy teraz na spokojnie czas zrobić swoją robotę. Dobra, mamy drugą samicę. Przyszła Sara nam pomóc. Pięknie, ale idzie. Zobaczcie. A ta lepiej ewoluuje niż tamta. No, super. No, pięknie. Marcin już doświadczony w tym temacie. Ale no ciemna ikra, nie? Jestem pod wrażeniem, jaki kolor ma ta ikra, bo w porównaniu do szczupaka, gdzie szczupak ma pomarańcze, to tu zupełnie inaczej. No i co? Ile samców musimy tutaj domieszać? Użyjemy dwóch samców dzisiaj. Dwóch samców, tak? Czyli pomieszamy geny. A jak tutaj jakby skuteczność nasienia samców duża? Bo u szczupaka podobno bardzo duża, a jak u suma? Żywotność plemników jest około 60 sekund do 1,5 minuty. Tyle czasu plemniki żyją po zetknięciu z wodą. Bo do momentu zetknięcia z wodą są nieaktywne. Tak, czyli dodajemy wody i mamy 60 sekund, żeby zrobić robotę. Żeby zrobić robotę. Dlatego najpierw zaplemniamy ikrę. To znaczy mieszamy pozyskany mlecz z ikrą i dopiero dodajemy wody, żeby była jak największa skuteczność. Pamiętając oczywiście o tym, że no, żywotność plemników jest ograniczona. Jasne. Ich ruchliwość również. Czyli najpierw dobrze wymieszamy, żeby były jakby blisko bardzo ziarenek. Najpierw zaplemnimy, a następnie dodamy wody i nastąpi zapłodnienie. Czyli przy każdym gatunku jakby ryb procedura jest identyczna. Taka sama. Przy kontrolowanym rozrodzie jest to identyczne. Myślę, że ok. Macie. Pięknie, dobra, mamy. Dobra, weź się uzna. Ale jest. Dwóch miseczek mamy tutaj ikrę. No, zrzucamy ją teraz razem, bo oceniliśmy, że obie ikry. Bo czasami zawsze pobieramy z każdego tarnaka indywidualnie, bo różnie bywa. Aha, czyli wolisz do dwóch misek jakby to zrobić? Tak, bo czasami jakość od razu indywidualnie widzimy, że jakość ikry nie jest satysfakcjonująca, więc po co mieszać, tak? Czyli wizualnie to oceniasz i... Tak jest. Teraz... Teraz mamy gonady, tak? Tak? Jak to się fachowo nazywa? Spreparowaliśmy gonady i teraz... Ale leci, o matko. Ale no, grubo. Czyli mamy tutaj nasienie samców. Rafał tutaj polewa to na ikrę. I teraz jeszcze jakby nic się nie dzieje, żaden proces nie zachodzi, bo nie mamy wody. Nie mamy wody. To samo, co pokazywałem wam w przypadku szczupaków. Dopóki nie ma wody, nic się nie dzieje. Ale zobaczcie ile, jest bardzo, bardzo płynny ten mlecz. Im bardziej gęsty jego konsystencja jest, jeszcze tym no jego... Lepsza czy gorsza? Lepsza. Lepsza. Tak, konsystencja takiej gęstej śmietany, jak widzisz w tej chwili, to jest niemalże idealne. Idealne nasienie, o tak. O, tutaj w ogóle. Czyli pozyskaliśmy nasienie z dwóch samic oraz ikrę. Oraz nasienie z dwóch samców. Dokładnie. Czyli. Tutaj jeden do jednego akurat tak w tym jest. Przypadku stosunek. W rzeczywistości wystarczyłby jeden, natomiast no też zawsze bierzemy pod uwagę potencjalne ryzyko. Mhm. Czyli dla pewności, żeby były... Dokładnie. Dwa nasienia. Ale to leci. Wow.
To jest grubo, nie? Bo jak ja wycierałem szczupaka na przykład, to tego nasienia było bardzo mało, nie? To tak. Bardzo mało, a tu tego jest aż biało. Myśmy kapkę ze śmietanką robili. Hej. A tu rodzi się za chwilę, jeszcze nie, za chwilę będzie rodzić się życie. Teraz Rafał miesza wszystko. Teraz nasienie jakby zbliża się do jajeczek. Tak, dookoła każdego jajeczka. Etap zaplemnienia. No, fachowo nazywa się to zaplemnienie, tak jak mówi Rafał. Mieszamy po prostu, żeby mieć jak największą efektywność tego. Zapłodnienia. I teraz dodajemy ze 300 ml wody, też nie za dużo. Dobra, dziękuję. Żeby zbyt bardzo nie rozcieńczać plemników i żeby... Jeszcze troszeczkę, poproszę. Jeszcze. Dobra. Czyli musi być mało wody, żeby one jakby tak, żeby jak najszybciej atakowały. Żeby jak najszybciej plemnik odnalazł komórkę jajową i ją zapłodnił. Weź teraz czystą wodę. Aha, dobra, do dużej miski przeleję. I teraz mieszamy około minuty do dwóch. Zobaczcie, jaka robi się pianka. Delikatna pianka świadczy o tym, że wszystko jest w porządku. Czyli proces zachodzi prawidłowo, robi się piana. Tak jest. W momencie zapłodnienia. Tak jest. Tu jest walka, już parę miliardów. Chcę. Każdy chce być tatą. Tak. Chcę odnaleźć swoją komórkę i dostać się do niej. A miejsc jest niewiele, bo plemników są miliardy, a ikry jest zaledwie kilkaset tysięcy, także. Dobra. Pytanie, teraz to przepukujesz, tak teraz jak w wypadku szczupaka? Pukamy do momentu leju. Teraz pukamy około 5 minut do momentu, aż zacznie się lepić. Nie musicie dużo miską mi przynieść, albo ja się tam... Aż zacznie się lepić? Aż zacznie się kleić i wtedy będziemy usuwać kleistość. O kurczę. Ale to usuwać To jest newralgiczny moment w całym procesie tarła. Uchwycenie optymalnego czasu, kiedy ikra zaczyna się kleić, ja ty tam przeniosę. Bo tak proszę mnie poradzić. Idziemy bliżej do wody. Tak. Rafał zleje troszkę. Zobaczcie, jaka piana się zrobiła. Teraz jest moment, kiedy ikra pęcznieje, więc... A, czyli zwiększa swoją objętość w tym momencie. Tak. Jak długo ona jakby pęcznieje? Długo to jest kilka godzin czy parę minut? To jest kwestia kilkunastu minut. W momencie, kiedy dodamy środka odklejającego, jakby wstrzymamy ten proces, tak? Także staramy się też znaleźć tutaj jakby ten optymalny czas między... Czyli ikra suma bardzo dużą kleistość? Tak. I usuwasz to poprzez dodanie środka. Jest to gatunek kreofilny, więc ikra w naturalnych warunkach musi do czegoś się przykleić, z reguły przykleja się do roślinności. Mhm. Więc podczas aktu tarła, z momentu zapłodnienia, spadająca komórka przykleja się do czegokolwiek, więc te enzymy, które są uwalniane przez komórkę jajową, muszą być bardzo silne, żeby się bardzo szybko przykleiła. Czyli porównajmy to do takich naszych polskich ryb, czyli dzieje się to tak jak w przypadku, nie wiem, lina? Kleistość na przykład, sandacz ma bardzo dużą kleistość. Czyli podobnie jak... Lin i karpiowate ogólnie, tak? Karp. Mhm. Czyli kleistość jak u ryb karpiowatych oraz u sandacza. Tak. Tylko metody odklejania troszeczkę. Widzisz, już się robią grudki charakterystyczne. No. Ikra zaczyna się kleić, tak?
I to jest ten moment, kiedy dodajemy... Klei się do miski, zobaczcie tutaj, co się dzieje. Kiedy dodajemy już... Tu się klei do miski, jasne, ale już jest bardzo wyraźnie wszystko. Połowę. Woda się zrobiła czysta, zniknęła piana. Jeszcze. No, dobra. Teraz już była woda ze środkiem? Tak, odklejający. Czyli teraz był podany środek odklejający. Też jest bardzo ważne, żeby nie zbyt długo, ponieważ to są środki, które jakby zamykają. Roztworem, pamiętając o tym, że czas nie powinien przekroczyć 20 sekund. Aha. 20 sekund tak. Roztworu danego tak. Tutaj, tak? Tak. To w przypadku, jak przeholujesz ten czas, to ikra może umiera? Zdarzały się takie przypadki, że nie, ikra nie obumrze, tylko po prostu larwa nie będzie w stanie się wykluć. Aha, zamykają w ikrze. Tak, bardzo silnie ten środek działa. Widać tu, jakby już jeszcze się klei troszkę tutaj. Przepukujemy ją cały czas. Marcin dolewa tutaj Rafałowi wody. Zdarzały się przypadki, że zbyt duże stężenie albo przeciągnięty czas powodował to, że po prostu larwa żyła 2-3 dni, ale nie była w stanie się wyknąć z tego jajeczka. Zachodzi prawdopodobnie jakaś silna reakcja z zewnętrzną powłoką komórki jajowej. To po takim pukaniu bardzo dokładnym, wtedy ikra trafia do słoju wajsa. Tak. Tak samo jak w przypadku chłopaka. Tak jest. Ale co? Tylko w przypadku szczupaka mamy ile? 100 stopni dni? Coś takiego? A tutaj mamy? No, w granicach 25-30 stopni dni. Czyli 3 razy szybciej niż szczupak. Czy też temperatura inkubacji jest inna, tak? A, bo tutaj tu temperatura mamy 25-26 stopni. Mhm. Więc w zasadzie ta doba jakby tutaj decyduje. Mhm. Czyli w takich warunkach, gdybyś wycierał szczupaki, to miałbyś je po ilu? Po 3 dniach? Tak, no tylko wiesz, no jest jakiś próg letalności dla ikry szczupaka, tak? Aha, czyli za ciepła woda, także nie... Tak. Dokładnie chyba 17 stopni jest jakby wartością... 17-18 jest, z tego co pamiętam, jest wartością letalną już dla ikry szczupaka, tak? Przygotuj swój. Czyli Rafał już ocenił tu doświadczeniem swoim i praktyką, że już jesteśmy blisko. Marcin poszedł przygotowywać swój wajsa. Tak jest. Bardzo ciemna ikra. I drobna, stosunkowo drobna. Zobacz na to, jak napęczniała. No. Zobacz, już widać w tej misce, jak żeśmy wkładali. No tak, ile jej było, teraz ile jest jej. Dokładnie, 2-3-krotnie zwiększyła. I pewnie jeszcze urośnie. Jeszcze przez jakiś czas będzie pęczeć. Na zewnątrz jest, jak szukasz. No? Nie, to tutaj. Teraz już spokojnie, co się miało wydarzyć, to się wydarzyło. Aha. Teraz spokojnie po prostu pukamy ją jeszcze kilkakrotnie wodą. Czyli upewniamy się, żeby cała ikra się rozkleiła? Tak jest.
pozwalamy jej jeszcze delikatnie tutaj napęcznieć. Spuściłeś już wodę? Bo tutaj już nie musimy się śpieszyć. Rafał, nie musimy się śpieszyć. To już wszystko, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Zostało nam tylko obsadzenie na słój, wyregulowanie odpływu i obsadzenie. Marcin, chodź ten, zmierzymy ile było ikry. Ja ci będę wlewał, a ty będziesz nosił w tym pojemniczku. O, dobra. Będziemy wiedzieć. Czyli pokażemy wam jeszcze tutaj proces jakby mierzenia ikry. Ja sobie zejdę z drugiej strony. Zobaczcie, pełen dzbanek ma. A, nie, osadza się. Ikra się osadza. No dobra, 300 ml zanosi. Marcin zanosi do słoja 300 ml ikry. Zobaczymy, ile będzie dokładnie. Idę do ciebie. Dobra. Osadza się ikra. Czekamy. Jeszcze się osadza. 400 mamy, dobra. Dobra. Teraz idę z Marcinem do słoju Weissa. Zobacz, osadza się ikra. Pięknie. Ostatnia porcja? Nie, no prawie. Jeszcze dwie. Teraz ale mamy tutaj 900, czyli mamy litr 600. Tutaj grubo, już mamy litr 600 z buksami. Ale swój będzie pełen. W słoju ile? Około 2 litrów? Litr 600 i teraz ile tam jest? 500? Czekaj Marcin, ile? No 500. Nie, 300. No to 2 litry równo ikry uzyskaliśmy. Mamy 2 litry ikry napłodnionej. Teraz tutaj Rafał z Marcinem otwierają przepływ i ikra zacznie krążyć. Przez pierwsze 2-3 godziny robimy jeszcze troszeczkę, wiesz? Robi się mocniejszy przepływ po to, żeby jeszcze ewentualnie, gdyby chciała się skleić czy coś w tym rodzaju. Zobaczcie, jak ona buzuje. Widzimy od dołu, zobaczcie, co się dzieje od dołu. Ja sobie przyświecę, tak? Zobaczcie, jak ikra krąży. Widzicie to? Ikra krąży, przepływ jest na tyle, że ona jakby nie opadnie na dół słoju i cała w całym słoju się miesza. Tu opada. Przez 2 godziny przepływ jest mocniejszy, a potem w granicach 5 litrów na minutę. Około 5 litrów na minutę. Zobaczcie, jak to pięknie krąży. Bardzo ładnie się odkleiła. Marcin, puść jeszcze troszkę mocniej. To jest zawór do regulacji. No i co? Do jutra. Jutro już będzie ikra zaoczkowana i następuje wylęk. Woda ma około 26 stopni, czyli ciepła. To pomaga też temu procesowi, żeby działo się to szybko. No pływa, pięknie. Ale jeszcze tak. Napęcznieje, Rafał? Jeszcze będzie pęcznieć, tak. Jeszcze pęcznieje, cały czas pęcznieje. Co robisz, korek? Tak, specjalny korek. W razie zatrzymania przepływu ikra się nie cofnie. Gdyby się przepływ zatrzymał, to jest taki patent. Zobaczcie, tu jest taki koreczek. Jak się zapcha coś, woda zapcha, to ikro, ikra nie pójdzie. No, Marcin nam przydusi jakby. Zobaczcie, Marcin zamknął przepływ, ikra staje, osadza się w słoju, a nie spada na dół. No, świetnie. Antyawaryjny patent.
Będziesz to troszeczkę. Fajnie wygląda. Dzięki temu też fajnie równomiernie po ściankach woda się rozprowadza i ta ikra się, to widzisz, teraz zdecydowanie lepiej się mieści. Równo, równiej, dokładnie. Dużo równiej się. Dokładnie. Cały proces zachodzi. No dobra. To na tyle. Za chwilę wam opowiem jeszcze parę szczegółów. A jutro przyjeżdżam drugi raz. Nagrywamy Wieleń. Słuchajcie, ja już jestem w domu. Widzieliście całe tarło. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu. Rafał na wszystko odpowie. Na pewno będzie zadowolony, że pytacie, że jesteście ciekawi. Oglądajcie dalsze części tarła. Później pokażemy wam również inne gatunki. Także łapeczka w górę, subskrybujemy kanał. Do zobaczenia w kolejnych częściach. Pozdrawiam was, cześć.